Panie trenerze, musieliście wygrać to spotkanie, żeby nie stracić kontaktu z czołówką, no i wygraliście. Jak ocenia pan postawę swojego zespołu? No tak, tak, wygraliśmy. No, zespół z Kalisza nie postawił nam dzisiaj zbyt wysokich warunków, popełniał bardzo dużo błędów własnych, no co akurat nas cieszy, bo jutro mamy jeszcze zaległy mecz z Międzyrzeczem, no i potrzebne były nam te siły na pewno na jutro, żeby ich trochę zostawić. No właśnie, z jakich elementów jest pan zadowolony, a nad czym jeszcze trzeba popracować? Na pewno jestem zadowolony z naszej obrony i bloku, które funkcjonują no, ostatnio bardzo dobrze. No, popracować musimy nad naszą zagrywką. Tutaj jeszcze, mimo tego, że ta zagrywka czasami nie jest trudna, to jeszcze przy tym ją psujemy. Szkoda, szkoda, bo przeciwko takim zespołom jak właśnie Kalisz, no to jest zupełnie niepotrzebne, bo można robić punktu najprostszą, najzwyklejszą zagrywką. Przed wami jutro bardzo ciężkie spotkanie, bo Orzeł ostatnio wygrał z Olimpią Sulęcin, więc to będzie ciężki mecz. Tak, tak, tak. No zdecydowanie będzie ciężki, tym bardziej, że my dzisiaj mieliśmy mecz Międzyrzecz pauzował, więc oni będą wypoczęci, no ale jedziemy tam, żeby wygrać. No, Kalisz to jest młody zespół, jeszcze tak mi się wydaje, że się uczą trochę tej siatkówki, jeszcze trochę muszą dojrzeć. Dużo błędów z ich strony, my zagraliśmy solidną siatkówkę, dużo blokiem, kontry wszystkie nam wychodziły i pod każdym względem myślę, że byliśmy lepsi. Wpuściliśmy w trzecim secie drugi skład, trochę nam odskoczyli, ale później doszliśmy ich i po prostu dociągnęliśmy cały mecz do końca. No właśnie, przed wami jutro bardzo ciężkie spotkanie z Orłem Międzyrzecz, który wygrał ostatnio z Olimpią Sulęcin, to nie będzie łatwy mecz. Tak szczerze to nie wiem, czego się spodziewać po Międzyrzeczu, bo to był taki niby outsider w tej lidze na początku, a teraz widzimy, że mocny Sulęcin został pokonany przez Międzyrzecz i tak szczerze mówiąc to jedziemy tam w ciemno, no nie wiemy czego się spodziewać, będziemy walczyć i jedziemy tam na bojowo nastawieni po 3 punkty. No. Kalisz młody, ale ma bardzo dobrego trenera. Trener Marian Durlej zawsze układa chłopaków znakomicie. Dwa pierwsze sety wyszły nam w miarę okej. Okay. Dobrze broniliśmy, blokowaliśmy, mieliśmy problem troszeczkę na siatce, ale to wszystko przeze mnie, bo wystawiałem dzisiaj tak, jak miał widły zamiast palców. No i dlatego stąd te błędy. No, na siatce troszeczkę męczyliśmy, na szczęście Kalisz. Tak samo dobrze zagraliśmy blokiem i 3 punkty zostałem w żeganiu, to jest najważniejsze. A czy piosenka Ona tańczy dla mnie pomaga wam? Ona tańczy dla mnie, to jest hit, który włączamy sobie zawsze w szatni. To jest ulubiona piosenka naszego trenera, który teraz będzie tatą. Chciałbym go serdecznie pozdrowić z tego miejsca. Trenerze, wszystkiego najlepszego, żeby pociecha rosła zdrowa.